Krystyna Pawłowicz ma krytyczny stosunek do Jerzego Owsiaka. Oburzające, co mu wytknęła swego czasu. Nie wszystkim w smak jest charytatywna akcja, która co roku łączy miliony Polaków w jednym celu. W 2021 roku, podczas zbiórki pod hasłem laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy z wielkim hukiem przekroczony został próg 200 milionów. Skok w porównaniu do poprzednich lat był wręcz onieśmielający, a już w następnym roku padł kolejny rekord. Jednak to właśnie w 2021 na Twitterze Krystyna Pawłowicz wysnuła pamiętne zarzuty w kierunku Jerzego Owsiaka i całej fundacji. Najwyraźniej mając w głowie wizję prezesa WOŚP, który siłą zmusza młodzież do kwestowania, dodała poniższy wpis. 31 stycznia J. Owsiak, przy wykorzystaniu dzieci. Będzie zbierał pieniądze na swą politycznioną lewicową fundację. Nie daję na WOŚP, ani na J.Owsiaka. Wspieram dobroczynność Caritas. Pisownia oryginalna, czytamy, wraz z hashtagiem #nie daję na Owsiaka. Burza, która rozpętała się pod postem sędzi Trybunału Konstytucyjnego była wprost proporcjonalna do ówczesnego sukcesu orkiestry. Liczni internauci podejmowali próby wyprowadzenia jej z błędu i informowali, że młodzież z puszkami to ochotnicy.